Zawsze, kiedy zabieram się za pisanie muzyki, to pierwszą rzeczą, którą robię, to oczywiście oglądam film. Oglądam film i staram się wyłapać jego charakter, nastrój i odnaleźć tak naprawdę swoją rolę w tym, czyli gdzieś tam czasami energia filmu popycha mnie do tego, żeby iść w zupełny kontrast względem scen, a czasami jest inaczej. Robię muzykę do Psa Baskervillów. Idę w dowolność, będę wykorzystywał jakby wszystkie możliwości, które dadzą mi muzycy, z którymi będę pracował. Annę Paszicz na harfie i Oliwiera Andruszczenko na basklarnecie. Ten skład uzupełniony został o Huberta Zemlera, który gra na perkusji, z którym miałem okazję też współpracować kilkukrotnie. No i każdy z nich tak naprawdę wnosi inną barwę, inny rodzaj energii. Ja napisałem tematy, które gdzieś tam po prostu w głowie mi zagrały. Łączymy te klocki i próbujemy jakby ułożyć z tego jakąś taką spójną, fajną konstrukcję, która będzie pracowała zarówno z filmem, jak i czysto muzycznie i też będzie dawała pole, że tak powiem, do jakiegoś, no nie wiem, czy dobrym jest określeniem popisu, ale do pokazania swojej wrażliwości każdego z muzyków. Chciałbym wszystkich zaprosić na święto niemego kina do kina Illusion, w szczególności na koncert 4 kwietnia, czyli będzie to koncert otwarcia festiwalu. Zagram z zespołem do Psa Baskervillów i będzie to wspaniała rzecz.